Na seks na imprezie można się decydować z bardzo wielu powodów. Myślę, że młodzi ludzie to przede wszystkim ze względu braku no, możliwości lokalu, jakichś takich bardziej intymnych warunków, więc czasami tak wychodzi, że te pierwsze próby odbywają się gdzieś tam na jakichś imprezach, kiedy jest okazja, kiedy nie ma rodziców i no, można sobie jakoś tam na to pozwolić, czyli raczej to wynika z braku innej możliwości po prostu. A czasami seks na imprezie też zdarza się osobom i nawet i w dojrzałym wieku. I to może się wiązać już z alkoholem czy z innymi używkami, które nas rozluźniają czasami aż za bardzo i te hamulce puszczają na tyle, że następnego dnia wolałoby się o tym nie pamiętać. Dla innych osób też seks może nie być na tyle intymną czynnością, żeby przejmować się tak bardzo okolicznościami i prywatnością z tym związaną. Być może dla niektórych osób Sylwester może być jakąś okazją do tego, żeby się kochać po imprezie, w trakcie imprezy, dlatego że jest to jakieś święto, atmosfera radości, też podczas imprezy sylwestrowej pewnie nawiązują się różne znajomości, także niewykluczone, że to podczas różnych imprez będzie się zdarzać. Oczywiście alkohol może wpłynąć na decyzje dotyczące seksu, dlatego że niektóre osoby używają alkoholu po to, żeby się poczuć pewniej i atrakcyjniej i wtedy jest im łatwiej nawiązać jakąś znajomość. Poza tym w małych ilościach alkohol jest afrodyzjakiem, więc nakręca seksualnie, dlatego do różnych rzeczy łatwiej może dojść. I pijąc alkohol zapominamy czasami o swoich zasadach, o jakichś środkach ostrożności, o odpowiedzialności, także o takich zasadach, no, o których chcielibyśmy pamiętać i których normalnie chcielibyśmy przestrzegać, jak na przykład wierność stałemu partnerowi. Takie zasady, o których trzeba pamiętać przed imprezą, pewnie musiałyby sobie stworzyć osoby, które mają problem z kontrolowaniem swoich zachowań. Normalnie, kiedy idziemy się bawić, myślę, że nie musimy tak bardzo się martwić tym, że wydarzy się coś strasznego, czy o czymś zapomniemy, nawiążemy jakieś nieodpowiednie znajomości, albo zrobimy coś takiego, co będzie mieć długofalowe konsekwencje. Natomiast jeżeli ktoś wie, że ma na przykład tendencję do nadużywania alkoholu albo do różnych nieodpowiedzialnych zachowań później, no to może się w jakiś sposób zabezpieczyć, czyli umówić się ze znajomymi, żeby gdzieś tam zawsze mieli go w polu widzenia. Poza tym nie mieszać różnych używek ze sobą. Jeżeli idziemy w jakieś nieznane towarzystwo, no to zawsze warto mieć na oku swojego drinka, tak żeby nikt tam nic nie dosypał. No i jeżeli znamy siebie na tyle i wiemy, że może nam się zdarzyć seks po alkoholu, no to powinniśmy mieć zawsze ze sobą zabezpieczenie, tak żeby o nim w decydującym momencie pamiętać.